Jesteśmy w VeloArt i podglądaliśmy Twoje tutaj przygotowania, a tak naprawdę bike fitting, czyli zawodnik na Twoim poziomie, który już jest profesjonalnym triatlonistą, cały czas analizuje i próbuje coś znaleźć, tak? Czyli darmowe waty. Co to jest? Co to jest bike fitting? Łukasz, przybliż. No przede wszystkim dokładnie szukamy jak najlepszej pozycji aerodynamicznej, żeby wykorzystywać jak największą swoją moc na rowerze, żeby nie tracić, mówiąc, tych watów, żeby nie uciekały gdzieś. Szukamy optymalnej pozycji dla naszego organizmu. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego jak kupujecie nowy rower, zaopatrujecie się w nową czasówkę szczególnie, warto przyjść i ustawić ten rower do swojej budowy ciała, żeby jeździć po prostu przede wszystkim na początku komfortowo. Ta pozycja anatomiczna nie jest naturalna, jaką przyjmujemy na rowerze czasowym, i z pomocą profesjonalnego fitera, tak jak tutaj Mateusz Nawrol się zajmuje, na pewno was idealnie ustawi. I przy okazji będziecie wykorzystywać pełne możliwości swojego organizmu. No właśnie, ale jak podglądałem tutaj, to twoja pozycja nie wyglądała komfortowo, to znaczy leżysz na rowerze, pozycja jest bardzo agresywna, czyli powoduje to, żeby był jak najmniejszy opór powietrza. Tak? No dokładnie, tak. Tego szukamy, tak? Akurat u mnie szukamy obniżenia głowy, jeszcze żeby schowania jej niżej w rękach i pracowania nad ułożeniem pleców, ale tutaj też będę pracował nad tym z fizjoterapeutą, żeby odpowiednimi ćwiczeniami poprawić jeszcze lepiej pozycję, bo budowa anatomiczna też mocno wpływa na ułożenie na rowerze. Zobaczcie, ile to jest aspektów, szczegółów, które są niezbędne w przygotowaniu profesjonalnego zawodnika, ale myślę, że też nie tylko w przypadku profesjonalnego, że każdy z nas może skorzystać na tym, żeby zrobić bike fitting, bo chodzi o to, żeby jeździć komfortowo, żeby nam się jeździło dobrze, no i żebyśmy w tym naszym Ironmanie, gdzie spędzamy wiele godzin na rowerze, spędzali je przyjemnie. I unikali dzięki temu kontuzji, przeciążeń, bo ze złej pozycji, najczęściej ze złej pozycji biorą się później kontuzje.